Cześć! Dziś zapraszam Was bardzo serdecznie na przegląd kolejnych kosmetyków, ale tym razem będzie to okolica naszych oczu i polecę Wam preparaty, które w ostatnim czasie, na przestrzeni jakichś tam powiedzmy miesięcy, roku albo nawet więcej, bardzo dobrze się u mnie sprawdzały, więc będzie to kolejna aktualizacja, na którą czekacie. Pierwszy kosmetyk, który bardzo chciałabym Wam polecić, i o którym mówię tak naprawdę od początku, kiedy pojawił się na naszym rynku, to właśnie to maleńkie cudeńko. Jest to kremowe serum i La Esthetic od marki Evoe Pharm, które wyposażone jest dodatkowo w taki fantastyczny tutaj mikromasażer. Na moim kanale jest film, gdzie opowiadam Wam dokładnie o tym produkcie. Jest również post na blogu z recenzją tego kosmetyku. Więc dzisiaj tylko dla przypomnienia. To nie jest krem, to jest kremowe serum do stosowania w okolicy oczu. Ma bardzo fajną, przyjemną, lekką, właśnie białą, kremową konsystencję, którą wyciskamy z tej oto miękkiej tubki o pojemności 15 ml. Następnie ta konsystencja przechodzi nam tutaj przez cały system tego mikromasażera, wychodzi nam taką maleńką dziurką, która tutaj się znajduje, aplikujemy sobie w okolicy oczu, rozcieramy delikatnie, rozmasowujemy lub też właśnie przy pomocy tego mikromasażera, który nie ma żadnego tutaj guziczka, nie trzeba go ładować ani nic z nim kombinować, po prostu łapiemy go w ten sposób i masujemy. Wytwarzają się takie wibracje, które sprawiają, że skóra wchodzi w delikatne drgania, więc mamy tutaj poruszony bodziec fizykalny. Dzięki temu też substancje aktywne, które znajdują się w tym serum, bardzo ładnie nam tutaj dostają się do wnętrza naszej skóry i zaczynają aktywnie działać. Mamy tutaj substancje, które zadbają o barierę hydrolipidową, kwasy omega, mamy tutaj substancje nawilżające, czyli najnowszej generacji kwas hialuronowy. Mamy tutaj oczywiście aktywną kofeinę, czyli połączenie substancji jak na przykład jeszcze mikroalgi, które będą wpływały na tę okolicę rozświetlająco, nawilżająco, delikatnie wygładzająco, wzmacniać będą naturalną barierę ochronną naszej skóry, właśnie nawilżać, dawać taki efekt promiennej, pięknej skóry. Co jest również ciekawe w tym produkcie, on znalazł zastosowanie u różnych osób, na przykład tutaj w okolicy ust. Wykorzystujecie go, a dokładnie ten mikromasażer, jak już Wam się skończy kosmetyk, na różne części Waszej twarzy przy innych produktach. Genialny kosmetyk. Kosmetyk, który naprawdę moim zdaniem jest innowacyjny na naszym rynku, właśnie między innymi też przez zastosowanie tego mikromasażera, dzięki czemu daje jeszcze fajny efekt. W ogóle jak włożycie go na kilka minut do lodówki przed zastosowaniem i schłodzicie sobie tą konsystencję, to mimo tego, że sam mikromasażer, ta metalowa końcówka, która już jest chłodna, wydostanie się jeszcze ta chłodna konsystencja, to już w ogóle super sprawdzi się ten produkt w porannej pielęgnacji, kiedy będziecie widzieć, że macie na przykład delikatne opuchnięcie, kiedy ta skóra będzie potrzebowała takiego blasku. Można nakładać to kremowe serum delikatnie na przykład na korektor w ciągu dnia, żeby tutaj ta skóra też wyglądała pięknie. Moim zdaniem to jest taka perełka, takie must have, które warto mieć na uwadze, o którym warto pamiętać, dlatego też postanowiłam, że dzisiaj muszę wyróżnić ten produkt. Kolejny kosmetyk, o którym chciałabym Wam dzisiaj przypomnieć i też właśnie wyróżnić go dzisiaj, zaktualizować tą pielęgnację skóry wokół oczu, to jest oczywiście krem peptydowy pod oczy od marki Slavia Cosmetics. I o tym kosmetyku też opowiadałam Wam na przestrzeni ostatnich miesięcy naprawdę bardzo często. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj bombę substancji aktywnych, ekstrakty, trehalozę, mamy tutaj świetny kompleks, w którym zastosowany został nonapeptyd, taki peptyd, który jest w stanie przenikać do naszej skóry, pobudzać syntezę kolagenu i elastyny, przez co też mamy świetny kosmetyk spółki bardziej naturalnej,
wegański, taki, w którym nie ma żadnych substancji kontrowersyjnych, który ma bardzo dużą pojemność, zamkniętą właśnie w szklanym słoiczku z tą piękną drewnianą nakrętką. Polska marka, która naprawdę wyróżnia się na tle marek produkujących kosmetyki naturalne. No i działanie tego kremu, które widać. Ja już wielokrotnie mówiłam o tym, że stosowałam go w wieczornej pielęgnacji, w porannej pielęgnacji, że przynosił mi różne efekty, między innymi właśnie to takie rozświetlenie, wygładzenie, napięcie skóry, że nie było żadnego podrażnienia, pieczenia, przesuszenia, że stosowałam go z taką fajną końcówką do Lumispa, gdzie można było sobie też dodatkowo zrobić masaż. Jak dla mnie jeden z fajniejszych kosmetyków właśnie z tej półki naturalnej. Jeśli jesteście osobami, które szukają czegoś takiego, które szukają kosmetyków właśnie z półki naturalnej, gdzie mamy więcej tych substancji pochodzenia roślinnego, to warto zastanowić się nad tym kremem. Także dzisiaj też przypominam o nim, bo też o nim wielokrotnie mówiłam i muszę go tutaj również wyróżnić. Trzeci produkt, o którym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, jest to serum od marki Eisenberg do stosowania w okolicy oczu i na moim blogu znajdziecie również post na jego temat. Jest to serum liftingujące, serum właśnie do stosowania w okolicy oczu, które ma taką bezbarwną, żelową formułę, ale w nim zatopione są molekuły różnych fajnych substancji aktywnych, wyposażone w bardzo fajną pipetkę, taką tutaj mamy taką, widzicie, pompeczkę, żeby sobie fajnie tutaj wszystko nabierać. Oczywiście marka Eisenberg jest to marka droga, marka, która posiada kosmetyki z wykorzystaną technologią triomolekulare, więc mamy tutaj technologię, mamy cenę wysoką, ale w tym serum mamy naprawdę bardzo fajne substancje aktywne. Mamy różne ekstrakty, mamy oleje, mamy peptydy ryżowe, mamy kwas hialuronowy, mamy takie substancje, które będą działały przeciwobrzękowo, chociaż muszę Wam powiedzieć, że ja nie mam problemów z obrzękami w okolicy oczu. Czasem pojawiają się zasinienia, które są związane z różnymi czynnikami, ale to serum bardzo fajnie się rozprowadza, szybko się wchłania i nie zostawia tłustej warstwy. Stanowi świetny taki, powiedziałabym, podkład pod krem, bo oczywiście nie stosujemy go samodzielnie, tylko warto jeszcze na serum nałożyć krem. A te substancje aktywne, które tutaj mamy w składzie, świetnie sprawdzą się w przypadku osób, które właśnie mają problemy trochę z tym zasinieniem, trochę z tymi opuchnięciami, potrzebują takiego produktu, który wzmocni nawilżanie, produktu, który będzie działał przeciwstarzeniowo, który będzie delikatnie ujędrniał tą naszą skórę. Serum, które możemy nakładać w okolicy tutaj pod oczami lub też delikatnie tutaj nad górną powiekę. Ja jeszcze nakładałam je tutaj w okolicy lwiej zmarszczki, żeby też fajnie tutaj popracować właśnie na skórze. U mnie bardzo dobrze się sprawdził. Absolutnie żadnych problemów z podrażnieniem oczu, z jakimś łzawieniem, z zaczerwienieniem. A Wy wiecie, że ja mam skórę wrażliwą w okolicy oczu i też mam wrażliwe oczy, które bardzo często reagują właśnie na przykład łzawieniem w przypadku różnych kosmetyków. Drogi, jeszcze raz podkreślam, drogi kosmetyk, ale coś naprawdę wyjątkowego. To też jest taka perełka na rynku, bo jeśli chodzi, powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o serum do stosowania w okolice oczu, to nie ma za wielu takich produktów. Najczęściej znajdujemy kremy, ewentualnie jeszcze kremowe serum, ale jeśli chodzi o takie serum, to jest ich mało. Dlatego ten kosmetyk, ponieważ u mnie się dobrze sprawdził, też postanowiłam go Wam polecić. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na jego temat, to oczywiście przypominam, że w opisie do dzisiejszego filmu będą linki zarówno do produktów, o których mówię, ale też do postów na przykład na moim blogu, czy do filmów, które już się pojawiły, gdzie możecie sobie posłuchać konkretnie o danym produkcie lub też poczytać konkretnie o danym kosmetyku.
Moja następna propozycja dla Was jest to kosmetyk, o którym myślę, że też wypowiem się w osobnej publikacji, bo jeszcze tego tutaj nie robiłam, ale też przetestowałam go i uważam, że jest naprawdę bardzo ciekawy. Jest to krem pod oczy o działaniu przeciwstarzeniowym od marki Medic Aid, ale uwaga! On ma w składzie również filtry. Mamy tutaj SPF 30. Wiem, że Wy już zaczynacie się interesować kwestią filtrów, dopytywać mnie o różne filtry, co się u mnie sprawdziło w ostatnim czasie lub też nie, co mogłabym Wam polecić. No i tak sobie pomyślałam, że dzisiaj umieszczę między innymi właśnie ten krem pod oczy z filtrem. Tak naprawdę nie potrzebujemy oddzielnego filtra, który będziemy nakładać właśnie w tej okolicy. Ale są osoby, takie na przykład jak ja, które mają problemy z wrażliwością oczu i skóry pod oczami. No i teraz, bardzo często jest tak, że nakładając filtr taki do twarzy zbyt wysoko, możecie zauważyć, że dochodzi do tego uzawienia, do zaczerwienienia, podrażnienia. Tutaj w tym momencie przydałby się krem pod oczy z filtrem. Dlaczego? Dlatego, że kremy pod oczy są trochę inaczej badane niż kosmetyki do twarzy. Przechodzą więcej badań, ale z drugiej strony mają zastosowane mniejsze stężenia. Badane są pod względem oftalmologicznym, okulistycznym, dermatologicznym, czyli właśnie jak będzie się zachowywać skóra w tej okolicy, ale też co się na przykład stanie, jeśli taki krem dostanie się do wnętrza oka. I te substancje, które są wykorzystywane w kremach pod oczy, tak jak mówię, mają stężenia oraz ilość dopasowaną właśnie pod wrażliwość tej okolicy. Wrażliwość oczu i wrażliwość skóry. I jeśli jesteście osobami, które widzą u siebie, że na przykład nakładają filtr za wysoko, filtr do twarzy i widzą, że coś tam się dzieje takiego złego w tej okolicy, takie szczypanie, pieczenie, zaczerwienienie czy na przykład łzawienie oczu, no to właśnie może trzeba by było pójść w tym kierunku, żeby znaleźć kremy pod oczy z filtrem. No i marka Medic Aid ma w swojej ofercie właśnie taki krem. Krem, który zawiera silne przeciwutleniacze, silne antyoksydanty, jak na przykład karnozynę, o ile dobrze pamiętam, które będą wymiatać wolne rodniki, ale też będą świetnie działały w połączeniu z filtrami, czyli działały przeciwstarzeniowo w tej fotoprotekcji, tak? Mamy tam substancje nawilżające, mamy substancje, które podziałają delikatnie na oberzenie, na rozświetlenie, rozjaśnienie tej okolicy, na wygładzenie tej okolicy. Bardzo interesujący krem, chociaż tutaj też muszę zaznaczyć, niestety drogi, bo marka Medic Aid ma kosmetyki, które są drogie i nie na kieszeń każdego. Ale z kolei mamy tutaj połączenie tak jakby dwa w jednym. Mamy pielęgnację okolicy oczu, ale mamy też ochronę. I na zakończenie dzisiejszego filmu chciałabym Wam przypomnieć o jednym produkcie. Produkcie, o którym uważam, że warto właśnie przypominać, bo bardzo mało się o nim mówi i tak naprawdę chyba nie widziałam, żeby ktokolwiek go polecał. A ja uważam, że jest świetny. Jest naprawdę świetny. I chodzi mi tutaj o naszą polską markę Yonel. Krem serii Infusion. Krem do stosowania w okolicy oczu z retinolem umieszczonym na nanodyskach. Moi drodzy, marka Yonel jest marką, która stosuje nanotechnologię, czyli umieszcza substancje aktywne na nanodyskach, dzięki czemu te substancje aktywne dostają się do głębszych warstw naszej skóry. Tam zostają uwolnione, nanodyski się rozpadają, zostają uwolnione i zaczynają te substancje aktywniej działać. Na wszystko to, co jest dobre w naszej skórze, na młode komórki, na kolagen, na elastynę, naprawdę świetne, świetne rozwiązanie. I teraz mamy krem do stosowania w okolicy oczu, odżywczy, treściwy, taki powiedziałabym bardziej jak masełko, zamknięty w słoiczku, do stosowania wieczorem, wieczornej pielęgnacji, ze względu na to, że właśnie mamy tam retinol. Ale oprócz tego retinolu są inne substancje aktywne, które nie dość, że podziałają przeciwstarzeniowo, przeciwzmarszczkowo,
ujędrniając, czyli właśnie na przykład ten retinol, to jeszcze zadbają o to, żeby nie doszło do podrażnienia naszej skóry, żeby uszczelnić barierę lipidową. Tak, mamy tam ceramidy, mamy pantenol łagodzący, mamy peptydy, mamy świetne połączenia substancji aktywnych, które będą właśnie super działały na naszą skórę. I takie działanie, moim zdaniem, tego kremu już zaczniecie widzieć, takie pierwsze działanie zaczniecie widzieć po mniej więcej 2-3 tygodniach jego stosowania. I mimo tego, że marka Yonel jest marką, która jest skierowana do kobiet, mężczyzn, myślę, że też, w wieku powyżej 40 roku życia, dla osób, które borykają się z wrażliwością skóry, bo te kosmetyki są tak przygotowane, ich formuły, żeby nie uwrażliwiać, nie podrażniać, to ja uważam, że są takie produkty w ofercie marki, które można zacząć stosować już wcześniej. Zresztą sama stosowałam ten kosmetyk, ten krem, zanim jeszcze stuknęła mi, że tak powiem, 40. I bardzo go lubiłam. Poleciłam go już wielu osobom i też są zachwycone z jego działania. Więc coś dla Was, coś dla osób, które lubią treściwe konsystencje, technologie, retinol, działanie przeciwzmarszczkowe, peptydy, ceramidy. No naprawdę taką fajną bombę skondensowanych kosmetyków. O ile się nie mylę, ostatnio ten krem był na promocji. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępny na promocji marki związanej z Dniem Kobiet, ale warto sobie sprawdzić, bo wtedy też jego cena fajnie spadła. Ale no właśnie, na zakończenie dzisiejszego filmu poleciłam Wam taką ostatnią, moim zdaniem, perełkę, którą właśnie też dzisiaj chciałam wyróżnić. No i myślę, że tym samym możemy już zakończyć dzisiejszy film. Jestem bardzo ciekawa, czy kosmetyki, o których Wam dzisiaj powiedziałam, to są dla Was jakieś nowości? Czy pierwszy raz o nich słyszycie? A może już je doskonale znacie i macie już wyrobioną opinię na ich temat? Więc jeśli tak, to koniecznie zostawcie w komentarzach Waszą właśnie opinię na temat tych produktów. Podzielcie się nią, ja chętnie je przeczytam. Odpowiadam zawsze na wszystkie komentarze, więc Wy o tym doskonale wiecie. No i może macie jakieś propozycje innych kosmetyków, dobrych, świetnych, serum, kremowe serum do stosowania w okolice oczu. Jeśli tak, to też oczywiście dajcie znać. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia następnym razem. Buziaki, pa!